Dzisiaj przygotuję racuchy i hołowiec. Zaczynamy od przygotowania ciasta na racuchy, czyli ziemniaczki. Drobno ścieramy na tarce, do tego cebulkę, jajko, mąkę, sól, pieprz. Jeśli jest konsystencja odpowiednia do smażenia, to wrzucamy je na patelnię, formując takie niewielkie placuszki, żeby nam się dobrze je przewróciło na drugą stronę. Wrzucę tutaj to ciasto na racuchy, niech się smaży, a w międzyczasie przygotujemy hołowiec. Co się kryje pod tą nazwą? Hołowiec to jest takie tak naprawdę danie najlepsze na upały, bo jest bardzo lekkie. Tak naprawdę na hołowiec jest nam potrzebna tylko przygotowana woda, ogórki, szczypiorek, koperek. Do wody wrzucamy. Czyli to jest taka jakby uboższa wersja chłodnika? Tak, dokładnie. Może nie uboższa, po prostu inna. Tak naprawdę, dokładnie. Jest inna, ale równie dobra i orzeźwiająca. Ja osobiście wolę hołowiec niż chłodnik. On jest lżejszy i taki tak naprawdę... Szybciej gasi pragnienie. Jak najbardziej. Dajemy teraz szczypiorek. Dość dużo tego szczypiorku. Koperku. Chwilkę zabarwimy to jeszcze śmietaną. Czyli nie ma szlanka, nie jogurt naturalny, tylko śmietana. Śmietana, żeby to było takie właśnie płynne, orzeźwiające danie na upalne dni. Około na litr wody tutaj szklankę śmietany. Ona pięknie nam się zrobiła kolorek. Na koniec dodajemy łyżkę octu. Będzie Pani jeszcze solić? I tak, i jeszcze sól i pieprz do smaku, według uznania. A placuszki nie trzeba już na drugą stronę? Zamykamy na placuszki i przewrócimy je na drugą stronę. Placuszki nam się smażą. I super szybki obiad na upał. Bardzo orzeźwiający, szybciutki. Chłodniki zawsze mamy w domu. Także zapraszam do przygotowania szybkiego, orzeźwiającego obiadu. Życzę smacznego.